Cześć Marcin, przy takich pięknych okolicznościach przygody w pełnym słońcu mamy okazję chwilkę porozmawiać. No tak, właśnie jest ładna pogoda i możemy sobie coś tam porozmawiać zawsze. No przecież nie będziemy tak siedzieć w domu, nie? Dokładnie. Nie wiem, coś mi się obiło uszy, że ty będziesz boksował. No tak, dobrze się obiło, bo boksuję 23 października w Białymstoku. No właśnie, twoim przeciwnikiem będzie Włodek Letr. Przygotowania, jak rozumiem, już trwają, tak? Tak, no już trwają. Ja już się przygotowuję do tej walki od lipca, tak? Tak naprawdę. I teraz już, no wszystko idzie w dobrym kierunku, tak? Na pewno. Ja słyszałem, że Włodek też jakby wziął się do roboty, trochę schudł. Czyli jest szansa, że będzie bardzo dobry pojedynek. No ja na to właśnie liczę, że będzie super walka i pokażemy kibicom dobry boks, tak? No właśnie, no ty wracasz, długo cię nie widzieliśmy, troszkę było przerwy, ale cały czas byłeś aktywny. Tak, cały czas jestem aktywny, robię swoje z bratem, robimy coś, więc czuję się teraz bardzo dobry w formie i zobaczycie 23. No właśnie, w tej chwili przygotowujesz się z Jarkiem Soroko, tutaj w Warszawie. Macie w planach gdzieś wyjechać, no bo na razie o obozie Tomka Adamka nie rozmawiamy, rozmawiamy o tym, co się dzieje w Warszawie. Nie, no będziemy tutaj już do końca robimy treningi, ale tak to ja teraz robię też treningi w Płońsku, nie? Robię z takim panem od przygotowania fizycznego, Robertem Adamskim i rano jestem tam, a wieczorem u Jarka szkolimy się. No właśnie, czyli tam boksersko, a u Roberta fizycznie, tak? Tak, u Roberta tak. Fizycznie treningi są mocne, fajne, dobre. No powiedz, w tej chwili ile ważysz? Teraz ważę tak 115 kilo, no, ale już nie robię tej wagi, bo się czuję dobrze. Każdy myśli, że tamten to jest waga ciężka i po prostu czuję się dobrze, waga sama będzie robiła tak redukcję. Czyli tak naprawdę dla ciebie, tak jak mówisz, jest optymalna waga 115 kg. 115 no, 115, jak będę ważył te 112, to jeszcze, bo nie chcę na pewno ważyć mniej, bo się będę. Czuję się naprawdę teraz bardzo świetnie, jest dynamika, szybkość, wszystko jest, więc. I co tu szukać, tak? A powiedz, no to wrócę teraz do tego obozu Tomasza Adamka. Miałeś okazję posparować z nim troszkę, potrenować. Opowiedz, jakie wrażenia? Wrażenia są takie, że bardzo fajnie, że było zawsze jakieś doświadczenia. Nie robiliśmy tam dużo rund, bo on robił w pierwszym tygodniu robił tylko czwórki, tak? Robiliśmy i zmienialiśmy się. Ja wchodziłem dwie i taki ten drugi partner dwie. Tak to no fajnie. Lekcja jakaś na pewno dla mnie. No właśnie, miałeś okazję trochę popatrzeć, jak Tomek trenuje, jak walczy. Czy zobaczyłeś coś, co tobie może się przydać? No ta lewa ręka jego. Kurczę, ma naprawdę fajną tą lewą rękę, cały czas chodzi, od niechcenia nawet to pyka ją, pach, cały czas. I ruchliwy jest cały czas, rusza się, pach. No i to ringowy cwaniak na pewno, tak? No, tyle lat, tyle ciężkich walk, trudnych, na pewno ma mega doświadczenie. Doświadczenie ma, na pewno ma takie doświadczenie, że naprawdę sparowałem i z Zimnochem i tak, to Adamek naprawdę widać, no, że to jest inny w ogóle pięściarz, tak? To jeszcze wrócę na chwilę do twoich przygotowań. W tej chwili na jakim etapie jesteś przygotowań? Robicie siłę i tak, wytrzymałość? Jak to wytrzymałość, wygląda? Co ja robię tak. Wczoraj robiłem wytrzymałościowy trening, czyli na stadionie robię przeskoki, takie pady i robię na przykład 300 metrów na maksa i taki robię 8 okrążeń. Dzisiaj, jutro mamy znowu oponę, tak? Będziemy mieli 50 minut biegu, opona, szelki i tak? I potem, no wiadomo, siła na gryfy jakieś tam, wiadomo, tak? Opona, piłki. Boksersko, cały czas z Jarkiem Soroko. W tej chwili ktoś wam jeszcze pomaga?
Nie, boksersko tylko trenuję z Jarkiem, pokazuje mi fajne nowe akcje na Minecrafta, kurczę, naprawdę super. Robimy po prostu wszystko pod leworęcznego, tak, zawodnika i myślę, żeby naprawdę te akcje, które trener mi pokazuje, które, jak przełożę je w ringu, to naprawdę będzie fajna ten. No, wiesz, tak naprawdę to jest duża dysproporcja wzrostu między tobą a twoim przeciwnikiem. Myślisz, że to układa walkę na dystans? No, na pewno ja będę chciał na dystans, bo ja mam na pewno większy zasięg. Tak, zasięg ramion i co? Zobaczymy, co pokaże ring, tak? Bo to co? Robisz sobie taktykę, a w ringu jest co innego. Musisz zobaczyć te dwie rundy, tak? I zobaczymy potem wszystko. To w takim razie jeszcze na koniec zapytam o twoje typy na walkę Adamek Saleta. Mój typ to Adamek na pewno i wygra, mi się wydaje, że przed czasem. To w takim razie jeszcze jeden typ. Jak myślisz, Mariusz Wach czy Powietkin? Tu dajesz, mi się wydaje, jestem sercem za walki, bo jest z Polski, tak? Ale no moja. Mi się wydaje, że będzie 50 na 50, nie? Czyli będzie, no generalnie liczymy na to. Na pewno będzie cała walka, tak? Na pewno mi się wydaje, że Powietkin nie da rady znokautować Mariusza. Czyli nie? Będzie rozstrzygnięcie na punkty? Na punkt, tak mi się wydaje, no. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.